Co tu robicie? Czekamy na wyjazd zawodników. A skąd wiedzieliście, że akurat będzie teraz wyjazd zawodników? Nie wiem, bo tak po prostu ostatnio też widzieliśmy, że byli pod wtedy ten. Pod takim hotelem, pod hotelem. I teraz ciągle przyjeżdżamy. Aha. Teraz po prostu nie wiem, tak. No. Cześć. 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 Dzień dobry. Życzę udanego meczu. Dziękujemy bardzo. Jak dzisiaj będzie? Dobrze, byłem tutaj również podczas ostatniego meczu Wisła Płock. Dokładnie, wtedy rozmawialiśmy. Zimniej było, tak, co? Zimniej było, ale dla was wynik dobry, 2-0. Jeszcze Kądzior nie strzelił rzutu karnego na tym przystanie 0-0. Jak dzisiaj będzie? Dobre pytanie. Dzisiaj jest taki fajny mecz, dwóch napastników, którzy nie umieją strzelać, znaczy może umieją, ale na treningach, a nie pokazują tego w meczach, czyli Łukasz Sekulski kontra Alberto Toril. Natomiast Tebeł, jeśli w tym pojedynku będzie rozstrzygnięcie w którąś stronę, to ta drużyna wygra, zaryzykuje, ale nie jestem w stanie przed meczem powiedzieć, kto się odblokuje, bliżej mi do Sekulskiego, ale to nie jest poparte żadnymi argumentami. To ja mam nadzieję, że będzie scenariusz lutego. No tak, no ale wtedy był bardzo dobry mecz. Bardzo dobry mecz Piasta, dobry mecz Wilczka, piękny gol Wilczka, pamiętam. Kto strzelił drugiego wtedy? Kączkowski. Kączkowski, tak. Taki zamieszanie. Tak, tak, taki troszkę taki zamieszanie, ale bramka Wilczka się wtedy podobała bardzo. Też jestem ciekaw, na ile go będzie dzisiaj brakowało w tej kwestii takiej skuteczności, bo jeśli chodzi o pracowitość, o wybiegane kilometry na boisko, to Alberto Turin na pewno jest daleko z przodu, ale tej piłkarskiej jakości może dzisiaj trochę Piastowi zabrakło. Czego dzisiaj możemy się tutaj spodziewać w Płocku? No właśnie nie wiem, czego się możemy spodziewać, bo tak, z jednej strony Wisła Płock nie wygrała żadnego z ostatnich czterech meczów, a z drugiej strony Piast Gliwice nie przegrał żadnego z ostatnich czterech meczów. Wydawało mi się, że Piast jest faworytem, ale jak popatrzymy na tabelę, to Wisła jest czwarta, a Piast piąty, tyle że od końca, więc kto tu jest faworytem, cholera wie. Ostatnio w sumie podobnie było, bo też jak Piast tutaj przyjeżdżał, to Płock był uznawany za taką troszkę twierdzę. W tym sezonie jest podobnie, bo Wisła jeszcze nie przegrała.
No tak, ostatnio parę razy powinęła im się nóżka, ale rzeczywiście było to tylko w spotkaniach wyjazdowych. Jak na razie tutaj 4 mecze, 3 zwycięstwa, remis. Może jeszcze stadion do końca nie jest zbudowany, ale już służy jako twierdza i wgryźć się będzie ciężko, szczególnie bez Kamila Wilczka.